Michał, parokrotnie po meczach w tym sezonie Ligi Mistrzów prześliśmy się ewidentnie na wyrost. No dzisiaj ta radość jest uzasadniona w 100%. No tak, no przede wszystkim dzisiaj zagraliśmy jako drużyna cały mecz i tutaj nie chodzi tylko o grę ofensywną, która jest dobra, tylko o grę defensywną całego zespołu. Zamykaliśmy linię podań tutaj w Sportingu, mieliśmy to nakreślone od samego początku. Fajnie przesuwaliśmy w każdym w ciężkich sytuacjach, gdzieś ratowaliśmy te piłki, bo wiadomo, że nie graliśmy nie graliśmy ze słabym zespołem, tylko tak naprawdę z bardzo dobrym zespołem, który ma bardzo dobre indywidualne umiejętności. I to było dobre spotkanie z naszej strony jako cały zespół. I fajnie, wygraliśmy 1-0. Ja się cieszę, bo gdzieś we wcześniejszych spotkaniach mówili wszyscy, że tracimy mnóstwo bramek, no także da się po kilku meczach zagrać na 0, da się po prostu, także trzeba po prostu trochę spokoju, trochę doświadczenia, trochę ogrania, wtedy jest łatwiej, jak takie mecze też nas nakręcają, lubimy takie mecze, u siebie graliśmy z Realem podobne spotkanie, także nic, tylko czekać na kolejne. Na poniedziałkowe losowanie. Wreszcie też, Michał, zaistniałeś, bo pamiętam naszą rozmowę w przerwie w Lizbonie, kiedy powiedziałeś, nie? Ja bym chciał wreszcie zacząć grać w tej Lidze Mistrzów i zacząłeś. I to też od tego momentu, wydaje mi się, obrona Legii zaczęła grać nieco lepiej, nieco pewniej. Znaczy może poza tym meczem z Borussią, gdzie naprawdę cała formacja defensywna, nie tylko obrona, my jako zespół nie wyglądaliśmy tak, jak powinniśmy, wiemy sami o tym. Natomiast już spotkanie z Realem, pomimo trzech straconych bramek, było dobre. Tak samo dzisiejsze spotkanie było bardzo dobre. Uczymy się tej gry z ciężkimi zespołami. I tak naprawdę ja cały czas mówię, że to jest sama przyjemność grać takie mecze, bo po prostu zespół przeciwnika cały czas gra piłką. Można się dużo uczyć, grać i pod pressingiem i wychodzić z ciężkiej opresji w defensywie. Także tak jak mówię, im więcej takich meczy, to jest po prostu sama przyjemność dla zawodnika będącego na boisku, bo podejrzewam, że nie tylko ja, ale także większość chłopaków miała po prostu satysfakcję z tego, że była dzisiaj na boisku. Odnoszę wrażenie, że słowem klucz za kadencji Jacka Magiery jest nauka. Mam rację? No nie pamiętam, kiedy ostatni polski zespół grał w Lidze Mistrzów, tak? Także no, nie jest łatwo wejść od razu, od samego pierwszego meczu na wysokie obroty. Poza tym mieliśmy zmianę trenera, trochę się pozmieniało, także... Myślę, że dużo, nie trochę. Akurat oglądałem sytuację i dlatego... Rozumiem. Nie, naprawdę dużo się pozmieniało, widać tu determinację przede wszystkim, bo to dzisiaj zwyciężyło ratowanie ciężkich opresji, pomimo tego, że my też mogliśmy wcześniej ten mecz, że tak powiem, dobić. Najważniejsze. Fajnie, podejrzewam, że z góry czy telewizowie fajnie się oglądało, także fajnie, bo cieszę się z tego z powodu. Nerwy były wielkie, najważniejsze, że nauka nie idzie w las. Wielkie gratulacje, Michał. Dzięki wielkie.